Grupa mieszkańców gminy Lipno niezadowolona z rządów wójta chomskiego planowała dziś pierwotnie organizację pikiety pod urzędem. Na miejscu nie zabrakło więc sił porządkowych, które jednak nie miały zajęcia, bo nic nie zakłóciło spokoju kilkuminutowego spotkania. Dzisiaj miała tutaj być pikieta, pikiety nie ma, ale jest spotkanie. Tak, jest spotkanie, czy jako inicjatorzy gromadzimy się tutaj, rzeczywiście, którzy tylko mogą tutaj przyjść ze względu na to, że my pracujemy i pełnimy obowiązki, które nas na co dzień spotykają i które musimy pełnić. Pikiety nie ma, dlatego nie spełniliśmy wszystkich formalności, wymogów prawnych w sensie zabezpieczenia samej pikiety, czy też stosownego zawiadomienia złożonego w urzędzie gminy. Złożyliśmy zawiadomienie, które jednak nie wyczerpywało wszystkich punktów, dlatego, żeby nie naruszać prawa, zrezygnowaliśmy z pikiety, przejdziemy do urzędu gminy i złożymy stosowne dokumenty. Jakie to będą dokumenty, powiedzmy? Dokumenty są wnioskami o przeprowadzenie referendum z pytaniami, które zostaną przedstawione wyborcom w sprawie odwołania. Czy jesteś za odwołaniem Mariusza Chomskiego z funkcji, ze stanowiska wójta gminy Lipno? Tak, nie, i tak samo dotyczy rady. To my idziemy na górę. Wójt Mariusz Chomski w trakcie wizyty grupy swoich oponentów był w urzędzie nieobecny. Gotowy wniosek o organizację referendum trafił więc na ręce pracowników. My jesteśmy grupą inicjatorów w sprawie odwołania wójta i odwołania Rady Gminy Lipno. Skoro nie ma wójta, chcieliśmy przekazać na jego ręce wniosek, ale zostawiamy w takim razie w biurze podawczym wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta i w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji. Zbiórka podpisów rozpocznie się już w najbliższych dniach. Do organizacji referendum w Lipnie potrzeba 530 głosów. Jeśli zostaną one zebrane i uznane za ważne, to mieszkańcy gminy będą decydować o odwołaniu wójta i całej rady. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.